Wcześniej na 17 radnych jest na 17 osób. Natomiast przed przejściem do stwierdzenia kworum i przeprowadzenia dalszej części sesji chciałem poinformować, że do biura rady wpłynęły trzy dokumenty. Pierwsze, wszystkie to są postanowienia komisarza wyborczego w Szczecinie, które informują nas o tym, że w miejsce pana Andrzeja Jana Danieluka wstąpił pan Józef Jan Malec. Drugie, że w miejsce pana Eugeniusza Jasiewicza wstąpił pan Marek Grzegorz Matys. I trzecie, w miejsce pana Stanisława Kuryły wstąpił pan Wiesław Kazimierz Żalek. Chciałem też poinformować, że zgodnie z naszym statutem na podstawie paragrafu 43 radny nieobecny na pierwszej sesji nowej kadencji oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny. Ślubowanie składane jest niezwłocznie po otwarciu sesji i przed stwierdzeniem kworum przewodniczącego obrad. W związku z powyższym prosiłbym panów o złożenie ślubowania i może w kolejności alfabetycznej prosiłbym pana Józefa Malca. Mam propozycję pana Józefa Malec, nie będę przeszedł. Odmieniał, żeby nie było później. A się odmienia. Zmienia się, ale czy kandydat podaje zgodę? Tak? Zgadzam. W sumie nie kandydatury? Nie widzę. W takim razie zamykam listę kandydatów. Powołanie komisji sytuacyjnej. Prosimy o zgłoszenie kandydatów na komisję sytuacyjną. Proszę bardzo. Chciałbym poprosić kandydaturę pana Wiesława Żelka i pani Małgorzaty Adamowicz. Czy kandydaci wyrażają zgodę? Tak, wyrażam zgodę. Czy są jakieś inne kandydatury? Proszę bardzo. Proszę kandydatury pana Bogusława Żaka. Czy kandydat wyrażają zgodę? Tak. Czy są jeszcze jakieś kandydatury? Nie ma. W takim razie czy chciałbym przegłosować taki skład komisji sprytacyjnej trzyosobowej, tak? Pani Adamowicz, pan Żelek i pan Żak. Kto z państwa jest za taką komisją sprytacyjną? Proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna osoba. Okej. Czyli w tym momencie rozumiem, że będziemy musieli ogłosić przerwę, komisja sprytacyjna będzie musiała wyjść i konstytuować się. Jak również zasady, potem przedstawi nam zasady głosowania i przygotuje kartę do głosowania. Ja z tego co wiem, kawa jest do uzgadniania z burmistrzem. Witam serdecznie. Wszystkim pogratulować. Wspólny sukces. Ja to będę miał potrzebę spojrzeć. Ja mam miejsce, panie skoro. Rodzinę na czerwono mam cenę. Zobaczę, że kogoś nie ma. W takim razie wstawiam obrady. Prosimy komisję z pytacją o przedstawienie głosowania. Przedstawiam protokół komisji. Protokół komisji skrutacyjnej wybranej 19 grudnia 2014 roku na trzeciej sesji Rady Powiatów Kamieni Pomorskiej w sprawie wyboru starosty kamieńskiego. Komisja skrutacyjna w składzie. Przewodniczący radna Jadwiga Adamowicz, członek radny Bogusław Żak, członek radny Wiesław Żelek. Stwierdza, że na stanowisko starosty kamieńskiego została zgłoszona następująca kandydatura. Józef Malec. Liczba radnych powiatu kamieńskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 17. Liczba radnych powiatu kamieńskiego obecnych na sesji uprawnionych do głosowania 17. Głosowanie dotyczyło wyboru starosty kamieńskiego. Liczba radnych, którym wydano karty do głosowania 17. Liczba kart wyjętych z urny 17. Różnica ilości kart wyjętych z urny i liczby osób, którym wydano karty do głosowania przypuszczalnie wynika z powodu nie dotyczy, nie ma takiego. Liczba głosów nieważnych 0. Liczba głosów ważnych 17. Liczba głosów ważnych oddanych za wyborem kandydata 10. Liczba głosów ważnych oddanych przeciw wyborowi kandydata 7. Liczba głosów wstrzymujących się 0. Komisja stwierdza, że w głosowaniu tajnym starostą kamieńskim wybrany został Józef Malec. I teraz proszę o brawo. Dziękuję bardzo. Zanim pogratuję nowemu starości, chcę położyć kartę na ręce pani starosty. Dziękuję za te 4 lata. Dziękuję bardzo. Jestem wzruszona. No, może to kwiat. No, może to kwiat. Takie same.
Naprawdę, bo odcinek jest ciężki. Pani starosto, bardzo dziękuję za dotychczasową współpracę i myślę, że dalej będzie również. Proszę Państwa, to są nowe kanony w powiecie Kamienic. Może tak zawsze było. Panie Przewodniczący, szanowny Panie Przewodniczący, szanowni radni, drodzy goście, chciałbym serdecznie podziękować za ten wybór, tym, którzy na mnie głosowali. Myślę, że pozostali z czasem przekonają się do mojej osoby i nasza współpraca w ramach Rady dla tego powiatu będzie owocna i przyjacielska, ponieważ mamy jeden cel. Mamy cel to silny powiat, zdrowe stosunki między powiatem i gminami i tego sobie ja życzę i myślę, że wszyscy tutaj sobie życzymy i do tego będziemy dążyli. Bardzo dziękuję i wszystkiego dobrego życzę również naszym gościom i wszystkim radnym, aby te nadchodzące również święta, które przyjdą, były takim czasem, kiedy mówimy, że cichną spory, łagodzą się jakieś tam konflikty. Kiedy spotkamy się na następnej sesji, będziemy rozmawiać o wielu rzeczach,